se, Josefa se, wydał kopki co żył, a na dole u pasty żył, ognisko się joży. A na dole u pasty żył, ognisko się joży. Ubierz się jak nad poprawki górol. Ubierz se kierpce, wełniane skarpetki, czarne porćki, białą koszulę z czerwoną krawatką, czarną kamizelkę, czarną gunię i czarny kapelus, boś ty górol nad popracki, albo ty ześ czarny górol. Od tego to pochodzi, co my tu dawien dawna nasi dziadowie, ojcowie chowali czarne łowce i z tego robili sukno. I z tego sukna robili to wszystko, całą tą łodziatę, co tu na mnie widzicie. Każdy człowiek jest wtedy człowiekiem, jak zachował twoją tożsamość, żeby pamiętał skąd wyszedł, co by się nie wstydził swoje gwary, co by się nie wstydził języka swoich ojców, dziadków, co by gadał w każdym miejscu, gdzie by się znalazł, w jakiej części Polski, w jakiej części świata, co by gadał tak, jak jest nauczony, żeby pamiętał, skąd se wyszedł. I nie ma się co wstydzić tego języka, tego gwarowego języka, bo to jest piękny język. W tym my wyrośli i trzeba to jak najdłużej kultywować. Z dawien dawna gadali, że milsy sąsiad pod nogami, jak brat za górami. To ty słuchajcie, ca ze sąsiadem jak najlepiej żyć. W każdej chwili, w nocy o północy, zapukał, czy ci się krowa cieli, czy ci się baba zachoruje, czy ci się coś w chałupie dzieje, to jak zapukał do sąsiada, to sąsiad zawsze ci otworzy i ci pomoże. Dlatego ty zgodomy, żeby ze sąsiadem żyć jak najlepiej, bo nie chycisz się brata, co siedzi w drugiej części Polski, nie chycisz się siostry, co gdzieś jest na Śląsku, ale chycisz się sąsiada, co nie jest twoją rodziną, ale blisko ciebie mieszka i w każdej chwili, jak żyje z nim w zgodzie, to i on ci pomoże, i ty jemu w każdej chwili pomoże. Z dawien dawna z dziada pradziada nauczono mnie są roboty. Roboty na polu, roboty po budowach, ale nie po takich budowach jak dzisiaj, tylko po budowach takich, co się budowało chałupy sąsiadowi, bratu. A w większości to roboty mnie są nauczone na polu. Cały czas, od wiosny do jesieni, cały czas człowiek sanował to pole i szedł do tego pola i robił, bo i z tego się żyło, bo nie było innego zajęcia, nie było innych robót, ino z tego się żyło. I szło się, robiło się, pole się obrabiało, co by nikt to nie powiedział ze sąsiadów i z ludzi, co gdzieś tu przyjechały, że pole jest zaniedbane. Pole to był jakby matka, matka ziemia była jakby matką, co dawała jedzenie, dawała wyżywienie, dawała też, bo jak się na tym polu coś gazdowało, coś się pasło, pasło się łowce, te krowy, to i z tych łowiec i była wełna, i były skóry, to wszystko człowiekowi było potrzebne. Dlatego ty zgodą, trzeba szanować i robić w polu i szanować ziemię, bo ona ci się odwdzięczy. Jak nie dzisiaj, to za parę roków, jak nie tobie, to twoim wnukom, a może i prawnukom. Wiecie, był czas na robotę, na ciężką robotę, ale przychodziły te czasy, kiedy człowiek ustawiał wszystko i weselił się. Kiedy przychodziły zapusty, to słuchajcie, rano ino się bydło i zwierzynę oporządziło w stajni i szło się od chałupy do chałupy. Śpiewało się, grała muzyka, ta muzyka nie była bardzo wielka, ale wystarczyły skrzypce, czy jakoś heligonka, co by się pohulać, potończyć, poweselić się, spotkać się z ludźmi. Był to czas, takie szalone dni tak zwane, kiedy nic się w chałupie nie robiło, nic ino się hulało. Od chałupy do chałupy, tak jak godom chodziło się, tańcowało się i dobrze się jadło. Ale jak już przyszedł post, to już się nic wtedy nie robiło. Pościło się i środa, i sobota, i piątek pościło się, nic się nie jadło. Muzyka na bok, siedziało się wtedy i modliło się, sobie jakoś i Pan Jezus w wielkim poście nam dopomógł znowu na następny rok i na wiosnę.
Dziadek mój kiesi gadał tak, jakby ci kiesi drugę mierzyć przyszło, żebyś pamiętał, skąd się wyszło. I trzeba pamiętać, skąd człowiek wyszedł. Trzeba szanować ojcowiznę, nie rozprzedawać pól, bo jak dziadek mój gadał, to pole po ojcach sprzedaje, to tak jakby swoją rodzinę rozprzedawał. Trzeba szanować swoje korzenie, trzeba pamiętać, skąd człowiek wyszedł. Nie trzeba się tego wstydzić, że się chodzi w czarnych portkach, czy się chodzi w kierpcach. Kiedyś i dawno to był wstyd, jak się uwidziało czarnego górala gdzieś w mieście, to się pokazywało, że on jest jakiś głupi. Nie trzeba się tego wstydzić. Trzeba szanować swoje korzenie, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło i trzeba się nie wstydzić tego i nie bać.